Siemanko moi drodzy, witam was w tym pełnym śnieżyce dniu w Nowym Jorku w Spider-Man Miles Morales. Słuchajcie moi drodzy, mamy tutaj... A nawet nie mamy. Może sobie zacznijmy od... Lokalny biznes w niebezpieczeństwie. Złodzieje napadają na firmy w Harlemie. Może to ci, którzy okradli Teo? Była to skrytka undergroundu, no ale nie będziemy się na początku odcinka zajmować skrytką. Jestem ciekaw, co nas czeka w ogóle w Spider-Man 2. No co ty? Co jest? Dobra. To jest zaraz druga misja. Cześć, Spider-Manie. Jestem Caleb. Miło się poznać. Widziałem twój mural u Teo. A, to był ten drugi. Ale jestem do usług. Ostatnio wszystkim firmom w okolicy skradziono zapasy. Papier, apteczki, środki do dezynfekcji. Działamy lokalnie. Nie podniesiemy się po czymś takim. Zgłaszałeś to? Pewnie, ale nikt nie bierze nas na poważnie. Kamila prowadzi po sąsiedzku restaurację. Postanowiła działać i pojechała do centrum wysyłkowego, które nas zaopatruje. Spotkam się z nią, może się przydam. Dzięki, Spider-Manie. Dobrze, że ktoś nas strzeże. No. Hej, Ganki! Badam sprawę kradzieży na ulicy handlowej Harlemu. Czyste cięcia Caleba i pana Fuerte. Uwielbiam pana Fuerte. Próbowałeś arepas? Najpierw superbohaterstwo, potem jedzenie. Takie są zasady. Racja, racja. O, jaki jest plan? Znaleźć skradzione rzeczy, ustalić, kto za tym stoi, czy to się łączy z gośćmi, którzy obrabowali sklep Teo. Brzmi dobrze. Będę w pogotowiu, gdybyś potrzebował jakiejkolwiek pomocy. Lećmy więc sprawdzić, co się dzieje z skradzionymi rzeczami. Więc no, wiemy, co się dzieje, zostały skradzione. Ale przez kogo? No myślę, że na pewno nie Roxanne. To centrum, które zaopatruje Caleba. Kliny? Co jest grane? Zdaniem świadka byli więźniowie wsadzili do bagażnika kłócącą się z nimi kobietę. Wiemy, kim jest? Dzięki kamerze Oscorp. Kamila Vasquez, właścicielka pana Fuerte w Harlemie. O! Porwali Kamilę. Porwali. Muszę jej poszukać, ale glinom się to nie spodoba. Może jeśli przyjrzę się poszlakom... Robisz ostatnio dużo nadgodzin. W okolicach świąt zawsze brakuje ludzi, więc ktoś musi się... A tego ty nie masz. Kamila stawiała opór. Muszę ustalić, gdzie ją zabrali. Słyszałeś, co się stało z metrem? Podobno nowy pająk naprawił pociągi. Tak mówią w okolicy. No cóż, widocznie czasem zrobi też coś dobrego. Tak myślę. Ten gość przeszkadza. Co to było? Tak. Teraz mogę się temu przyjrzeć. Kurtka z warsztatu samochodowego Davida. Ktoś ją upuścił, zanim odjechał. Hej, wiesz, gdzie znajdę warsztat samochodowy Davida? Na Manhattanie jest ich 12. Muszę to zawęzić. Jeszcze coś? Trudno stwierdzić, co jest ważne, a co nie. Na północy jakiś gość zgłosił kradzież. Caleb Ward. Mogą być powiązane. Tam to zawsze coś jest nie. Paragon z parkingu. Chinatown. Czy w Chinatown znajdę warsztat samochodowy Davida? Tak. Wysyłam ci adres. Dzięki, Ganki. Komunikat
kronika z Chinatown. Widziano kobietę pasującą do opisu naszej ofiary. Ruchy! Będę szybciej tam niż wy. Wiesz coś o naszych zapasach? Tak! Ci złodzieje! Myślę, że Kamila przyłapała ich na kradzieży. Porwali ją! Co? Na pewno? Tak. Postaram się jej pomóc. Całe szczęście, że się zjawiłeś, Spider-Manie. Dziękuję. Budujemy sobie renomę. Jako Spider-Man. O, kolejna skrytka. Otworzyć bagażnik. Pomóż mi! Wszystko dobrze? Spider-Manie, ja nie myślałam, że... Ale ci ludzie... Już w porządku. Jest bezpiecznie. Tych zbirów ktoś wynajął, by kradli podrzucić zapasy, cię. Żebyśmy splajtowali. Trzymają nasze towary w dokach przy FDR. Niedaleko zajmę się tym. Odzyskam je. Pomóc w czymś jeszcze? Nie, wezmę taksówkę. Gracias. Uratowałeś mi życie. Od tego jesteśmy. Kanki, Kamila jest cała. Przyłapała tych drani na kradzieży zapasów. Ktoś ich do tego wynajął. O, właśnie. Trochę pogrzebałem. Ktoś złożył anonimowy wniosek o wywłaszczenie i zamknięcie nieruchomości w okolicy Kamili i Caleba. To musi być sponsor naszych złodziejaszków. Chce zająć ten teren? Zdecydowanie. Ja z kolei złożyłem wniosek o zbadanie historii tego niedoszłego kupca. Stary, jesteś geniuszem. Lecę do doków, żeby odzyskać zapasy. Odezwę się. Kontenery. Gdzie ukryli zapasy? Oni muszą wiedzieć. Podsłucham ich i dowiem się, co otworzyć. Ciekawe, co powstanie na tej ziemi. Może mieszkania, biura. Będzie stąd dealował? Pewnie tak. To łatwa kasa. Nie w mojej okolicy. Nie słyszę stąd, co mówią. No przecież wracam do misji.
zamierzasz zrobić z tym szajsem? Nożyczki fryzjerskie, serwetniki. Wywalimy to. Jak chcesz, możesz już zacząć. Zielona skrzynia z białą gwiazdą. Okej. Okay. Teraz się nimi zajmę. Nie widział tego, nie? Dobrze. Harlemu. Drużyna tajemniczego szefa poniosła porażkę. Teraz zapasy. Zielona skrzynia, biała gwiazda. Ej, byłem. Przekradałem się tunelami, żeby Rajno mnie nie zobaczył. Zielona skrzynia, biała gwiazda. Jest nie tu. Zielona skrzynia, biała gwiazda. Zielona skrzynia, biała gwiazda. To ta skrzynia. Muszę ją otworzyć. Jest zastawiona. Może ten dźwięk? Jest. Teraz muszę wyjąć zapasy ze skrzyni. To Spider-Man, braćko! Serio? Kolejny? Wyrzutnie rakiet? Gość ma gest! Nie pozwolę wam pozbawić ludzi dorobku życia! Nie dajcie mu zabrać zapasów! Dlaczego zamykacie salon fryzjerski? Jest potrzebny! Nie zagrzejecie miejsca w Harlemie! Tu co jest? Nie, tu nic nie ma. Dobra, tutaj mam skrzynię. Kontener. Jest wszystko. Hej, Caleb. Znalazłem zapasy. Wyślij do doków ciężarówki. Pomogę wam. O! Mieliśmy już ogłaszać bankructwo i zwijać interes. Dzięki tobie zostajemy na nogi. Nie ma sprawy. Dzięki. Lokalne biznesy też muszą działać. Nic nie płacisz. Maska nie będzie przeszkadzać? Coś się wymyśli. Właśnie, musisz też dużo jeść, bo jeszcze dorastasz. Zaglądaj do pana Fuerte. Przygotujemy ci coś pysznego. Zgoda? Nie musicie się odwdzięczać.
Wszyscy w okolicy się zgadzają. Naprawdę nam pomogłeś, Spider-Manie. Super. Spisałeś się, Spider-Manie. Twoją pomocą. Wiesz coś o tym szefie? Pracuję właśnie nad listą kandydatów. Na razie mam na niej Vulture'a, Skorpiona i Tombstone'a. Elektro raczej nie wyciąłby takiego numeru. Sporo szych. Ale poradzimy sobie. Nie chcę go w naszej dzielnicy. O, po raz pierwszy powiedziałeś naszej. Dziwnie to brzmi. Za późno. Masz kostiumy lub modyfikację. Dobra, co my tu mamy? Kostium. Ojo! Ale dojebany kostium. Ten. Taki. Ten jeszcze. Aha. No ale ten to jest dojebany kostium. Nie, bez przesady. Tu coś mamy. Energia pozostała po udanym jadowitym ataku staje się widzialna i może zostać pojęta przez kontakt, aby zapewnić więcej jadomocy. Fajne. Automatyczne włącze kamuflaż do słyszeń przed wykryciem w trybie składania się. O. Skanowanie powoduje wytycznie linii między wrogiem, a wszystkimi innymi wrogami, którzy w danej chwili go widzą. To chcę. No. Dobra. Zrobię to. Zadzwonię do Finn i zgłoszę się do Undergroundu. Cześć, Miles. Wszystko gra? Tak. Dlaczego pytasz? O, widziałam wiadomości o wiecu twojej mamy. Nic na mnie jest. Masz może czas na kawę? Mogę znaleźć. Na Edison, przy Fisk Tower, jest fajna kawiarnia. Nie robią wzorków na kawie, ale przynajmniej ludzie nie cykają ciągle zdjęć. Okej, okay, będę tam. Dobra, to coś nie... Okej, no to będę infiltrować niebezpieczny gang. Super, super. Dobra, na zamknięcie Fist w Harlemie, o. Zamknęli dom opieki Fist Północ. Rany. Ludzie siedzą na ulicy w taki ziom. Tu? Pójdę jako Miles. Dowiem się, co się dzieje w Fist. Fajne przejście. Hej, Ganki. Pogadam z Glorią o Fist. Jako ja, nie Spider-Man. Brak przykrywki, najlepszą przykrywką. Dobre! Mam Glorię. Hej, Gloria. Co jest grane? Czemu wszyscy wyszli? Pękła rura. Już posprzątaliśmy, ale miasto każe nam czekać na usunięcie awarii. Ach, ta rura była naprawiana już 3 razy i dalej pęka. Możecie wysłać ludzi do innych domów? Są przepełnione. Ci ludzie nie mają dokąd pójść. Staramy się dać ludziom jedzenie i ciepło, ale w taką pogodę... Będę mógł jakoś pomóc? W sumie to tak. Zajrzysz do ludzi mieszkających w parku? Nie zawsze chodzą z problemami do kierownictwa. No jasne. A później dalej odpoczywaj. Za dużo pracujesz. Tak, tak. Muszę odkryć, co się stało z wodą. Może ktoś będzie wiedział. No. Pewnie, że lubię, jeśli mogę później wrócić do ciepłego mieszkania. Rozumiem. Przytrzymam. Dzięki. Jestem Steph, dziewczyna Glory. Pomagam w Fist, a raczej tym, co z niego zostało. Tak. Gloria mówiła, że miasto wstrzymuje otwarcie. Są wyjątkowo uparci. Do tego pojawili się dosłownie godzinę po zalaniu i od razu zamknęli budynek. Ech, dziwne, co? Skończona foliara, co? Nie, to dziwne. Słuchaj, Miles, dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Bardzo
podejrzane. Muszę popytać więcej osób. Może to naprawię. Koce, na pożarcie. Hej, pomogę. Dzięki. Nie chcę, żeby to wszystko przemokło. Najpierw się bałem, że nas okradną, a później nagle nas zalało. Nawet kupiłem nóż. Skąd taki pomysł? Złapałem gości, którzy sprawdzali teren. Przegoniłem ich, ale zaraz wrócili. A później wzięli i zniknęli tuż przed zalaniem. Dobra, daj znać, jak znów przyda się pomoc. Aha, i uważaj z tym nożem. Pewnie, dzięki. Co, on nic nie wie? Co ci wspominałeś, że ktoś stał? Pytasz o zalanie? Rury były... O! Witam! W końcu. Przesłyszałem się, czy był tu jakiś inspektor? Tak. Jakiś miesiąc temu. Po tym, jak zamontowano nowy grzbiet. Powiedział, że wszystko jest w porządku. Ale chyba nie było. Tak. Powinien wychwycić coś takiego. Muszę lecieć. Nie zmarznij! Ty też. Hej, masz czas? Działam przy speed na nagonie. Co tam? Jacyś goście sprawdzali teren Fist przed zalaniem. Miasto wtrąciło się podejrzanie szybko. Do tego na krótko przed pęknięciem rury inspektor twierdził, że instalacja jest w porządku. Myślisz, że to sabotaż? Na pewno. Muszę założyć kostium. Spędziłam trochę czasu w drugim ośrodku. Jest wieczór. Przebiorę się. Fajne przejście między przybraniem a... Gloria mówiła, że miasto otworzy ośrodek po usunięciu awarii. Spróbuję to przyspieszyć. Prowadzi do kanału! Hej, Spidermanie, nie jest ci... Zapchane... O, śmieciami. Nic dziwnego, że rura pękła. Zebrałem śmieci, ale nadal nie ma wody. O, wiem, jak to naprawić. Musisz znaleźć pompownię. Skąd to wiesz? W czwartej klasie miałem projekt oczyszczania rzek. Czyli rzeki są już czyste? No... Na pewno czystsze, ale nie kąp się w Hudson. Dobra, wystarczy. W podstacji. Dobra, daję napad na bank, stację. Ale o co chodzi z Fist? To się okaże. Dajcie znać, jak zobaczycie pająka! Potrzebuję drugiej pary. A, użyjmy minę. Nieważne. Nikogo tu nie było. Pomóżcie mi tu! Dobra, jestem! Dobra. Musisz włączyć pompę. A gdzie to jest? Ach, tu. Specu od rzek. Ciśnienie jest za wysokie. Pewnie majstrowali przy zaworach. Musisz je na nowo postawić. Jeden po drugim. Słyszałeś ich? Ich szef chce rozrabiać w Harlemie. Narkotyki, haracze.
Czy ludzie nie mogą wpadać tu po prostu na dobre żarcie albo do muzeum? Nie. Z innej beczki. Zaczęłaś już Jane Eyre na zajęcia pani Maler? Ostatnio w ogóle nie zaglądałem do książek. Żałuj. Właśnie skończyłem scenę ślubu. Po prostu... Chwileczkę. Za... śmietnikiem. Super. Nie! Co za lód! Dobra, jeszcze dwa zawory. Jestem! Mówiliśmy o zimowych lekturach. Żałuj. Właśnie skończyłem scenę ślubu. Po prostu... ciężko się oderwać. Czytasz to w tej chwili? Myślałem, że mi pomaga. Poczekaj. Znalazłem zawór. Ten ma wskaźnik ciśnienia. Pewnie jest stary. O, kurwa, kurwa, kurwa. Muszę użyć sieci. Wskaźnik ciśnienia musi być w samym środku. Inaczej rury znów pękną. Mam dwa. Jeszcze jeden i będę mógł włączyć wodę. Hej, sorry. Wróćmy do lektur. No. Pewnie, że pomagam. Jestem do twojej dyspozycji. Jak tylko skończę rozdział. 5 minut. Hej! Ci kolesie są wszędzie! Przenieśle się ustawić! Wykończę cię! Ile jeszcze? Hej, panowie! Powiecie mi, kto wami rządzi? Nie? No dobra! Zmieniaj się, ci malon! Wasze do szefa to jest. Właśnie tak się płaci za wandalki. Zostawcie Harlem w spokoju, bo ja zostawię was. Może. Zawsze można zwiać. Chodź tu! Teraz ciśnienie. Powinno działać. Włączyć wodę w pompowni. Hej, Ganki, zadzwonisz do władz? Niech przyślą kogoś do północnego domu opieki i go otworzą. Już się robi. Jestem mistrzem udawania dorosłego, zupełnie poważnego obywatela. Albo mi się wydaje, albo Peter się lepiej buja na linach. Koledzy znów dopisali. Muszę się ich pozbyć. Teraz wyglądasz tak niewinnie. Byłeś kiedyś odwiedzić szefa? No wiesz, w pace. Nie ma odwiedzi. Kontaktujemy się z nim tylko przez tę kamerę w piwnicy. Dziwne, że może mieć kamerę w cenie. Żartuj. Mówią o fisku. Chodzi o fiska na pewno. Czas na drzemkę. Co? Nie zauważyłeś tego? Hej, udało mi się podsłuchać, że ich szef siedzi w tratwie. Okej. Okay. Może przynajmniej będziemy w stanie ukrócić jego kontakty z ludźmi na zewnątrz. Zobaczę, co da się zrobić. Muszę włączyć wodę.
No. Już myślę, że coś się zepsuło tutaj. Się zbagowało. Włączam wodę. Już. W samą porę. Inspektor właśnie dotarł do pisty. Pewnie niedługo otworzą. Fajnie. Polecę tam. Upewnię się, że Glorii niczego nie brakuje. Znam powody, dla których ten szef uwziął się na pisty. Po pierwsze, ośrodek stoi na bardzo cennym gruncie. Po drugie, schronisko dla bezdomnych obniża poziom przestępczości. A jak chce być szefem gangu, musi mieć ludzi, którym będzie szefować. Właśnie, ale na szczęście go powstrzymaliśmy. Cześć. O, Spider-Man. Cześć. Zawsze miło widzieć jednego z was. A, tak, słuchaj. Naprawiałem wodociągi i zauważyłem, że problemy miał też twój ośrodek. Już wszystko powinno być okej. To dzięki tobie? Właśnie był tu inspektor, już wszystko gra. Można już wrócić do środka. Spider-Manie, doskonałe wyczucie czasu. Nie wiem, jak długo byśmy jeszcze wytrzymali. Dziękuję. Nie ma problemu. Miles, przestań tak tym głosem modulować. Słyszałem, że znów się otworzyliście. Mieliśmy tu trochę pomocy. Od Spider-Mana. Dzięki, że wpadłeś. Ludzie w parku bardzo cię chwalili. Drobiazg. A teraz ciesz się przerwą świąteczną. Widzimy się, gdy zacznie się szkoła. Okej. Pa. Kolejna. Hej, rozmawiałem z miejscową artystką uliczną, Hayley. Podobno wie, gdzie ci niedoszli władcy Harlemu mają swoją bazę. O, świetnie. Gdzie ją znajdę? Pomaga w planowaniu Parady Trzech Króli. Napiszę przez apkę, jak tylko będzie wolna. W ogóle to już się poznaliście, przed wiecem. Artystka uliczna, używa migowego. A tak, jest spoko. To czekam na wiadomość. Dobra, nara. Co mamy tutaj jeszcze? Awaria, łączność środkowa, uchylony na wieżowcu, mój sąsiad zniknął, nie mogę znaleźć mojej głębi. Nie, no tego nie to. Sporo tego. Trzeba tutaj coś było zdjęcie. Trzeba będzie trochę się zająć tymi misjami pobocznymi. No tego teraz sobie to porobimy. A już się w tym odcinku. Dzięki moi drodzy, że ze mną byliście. Możecie zostawić łapę w górę, komentarz i subskrypcję kanału. A ja już będę się zwijał. Na razie, hej, hej.